Transfer jest już niemal przesądzony. Piłkarze Wisły Kraków, Piotr i Paweł Broszkowie są w Turcji i najpóźniej jutro podpiszą umowy z nowym klubem, Trabzonsporem. To oznacza, że pod Wawelem rozpoczyna się nowy rozdział. Transfer Broszków przebiega błyskawicznie. 5 dni temu wiceprezes Trabzonsporu przyjechał do Krakowa. Dziś bliźniacy dotarli do Belek, gdzie trenuje Trabzonspor. Kluby doszły we wszystkich szczegółach do porozumienia. My w kontraktach takowych też już mamy wszystko uzgodnione, więc należy przeprowadzić jutro badania medyczne. No i to tak jakby tyle. Bracia Broszkowie z krótkimi przerwami w Wiśle byli od 12 lat. Zaczynali jako juniorzy, później trafili do pierwszej drużyny, by w końcu stać się symbolami Białej Gwiazdy. Ich transfer to koniec pewnej epoki. Wisła od pewnego czasu zamienia się w Legię Cudzoziemską. Po odejściu Baszczyńskiego, Głowackiego i Pawełka ostatnimi Polakami pewnymi miejsca w wyjściowym składzie są Radosław Sobolewski i Patryk Małecki. To nie jest tak, że my jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją, że Paweł Piotrek czy Mariusz Pawełek odchodzą. Byliśmy na to przygotowani. W Wiśle trwają zatem poszukiwania następców klubowych symboli. Na oku jak na razie są Czarnogórzec i reprezentant Burkina Faso.